Dzisiaj zapraszam na pysznego pstrąga tęczowego, który będzie pieczony w piekarniku. Nasz pstrąg waży niecały kilogram, 980 gramów. Potrzebne nam będzie tak, masełko w plasterkach, takie zimne z lodówki, koperek, plasterki cytryny, 3 ząbki czosnku zgniecione, sól i pieprz. Pstrąga musimy, znaczy w ogóle trzeba go umyć, wyczyścić. I ja tutaj zdjęłam sobie łuski z tego względu, że my lubimy skórkę. Jeżeli ktoś zdejmuje skórę, to nie musi tych łusek zdejmować. I teraz tak, nacinamy wierzchnią część kilka razy. I tak, obsypujemy od wewnątrz i od zewnątrz solą. Pieprzem. Dodajemy do środka masło. Ząbki czosnku. Rozgniecione, można ich w ogóle nie obierać. I koperek. Te szczeliny przecięte dodajemy też masełko. Do środka dodajemy cytrynkę. Na wierzchu też. Przygotowanego pstrąga przesuwamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piekarnik nastawiamy na funkcję góra-dół na 200 stopni i na 40 minut. W naszym przypadku jest tak długi czas grzania, ponieważ ryba jest duża. Do nagrzanego piekarnika wkładamy teraz naszą rybkę na drugą półkę od dołu. Nasz pstrąg po upieczeniu wygląda tak, bardzo smakowicie. Zapraszam do skorzystania z tego przepisu. Podajemy go z sałatką, która jest też na moim kanale, taka lekka sałatka z mieszanką sałatki, pomidorem, ogórkiem. No i co, zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnych filmikach.